Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek zaczynamy 10 skrzyneczkami 10% luksury. Oczywiście, no, jak sama nazwa wskazuje, 10% szans mamy na jakiegoś fajnego skina w tej skrzyni. No póki co CZ-ka niestety za dwa koła dla mojego przeciwnika, no zwraca mu całą bitwę ten jeden skin. No ale oczywiście jeszcze trochę tych skrzyni przed nami, więc mamy szansę oczywiście jak najbardziej nadgonić i zdobyć coś równie drogiego. No, ta WP z kafla też będzie niestety kosztować, ale oczywiście jak chcesz wygrać skina, no to gościu sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarze oczywiście napisz na Discord, dodąż no już oczywiście pod Kroksem ci w skinie, jak oczywiście osobą pełną, natomiast jesteś wystarczy, zaloguj się z linku z opisu bądź klikniesz oczywiście magiczny, tutaj oczywiście przycisk, kod promocyjny, no i wpiszesz kodzik Kroks i przez 2x, który da ci oczywiście skrzynkę na start za free i na stałe 5% więcej do każdej wpłaty, więc kod oczywiście warto sobie skorzystać. Zobaczmy, ostatnia skrzynia, no jeszcze tutaj, no M4-eczka piękna dla mojego przeciwnika, no dzisiaj ewidentnie, no nie układa się to po mojej myśli. Uderzyłbym teraz w trochę inny rodzaj skrzynek, bo mamy tutaj skrzynki między innymi Ginolda, no i tam dalej jest Bandura, no i skrzynki procentowe tutaj głównie, że tak powiem, główne skrzypce grają, między innymi 10% na USPA Kill Confirm, więc no taki USPIK jakby nam spadł, definitywnie bym się cieszył, ale zobaczmy jak ta skrzynia Ginolda V2 sobie poradzi. Koszt takiej innej skrzynki chyba około 16 zł, ale nie jestem pewien, więc po prostu nie patrz aktualnie na cenę. 456 zł kosztowała cała ta batla, więc oczywiście liczymy na jakieś tutaj skiny oczywiście z tych skrzyni procentowych głównie. No tak jak mówię, mamy 10% Kill Confirm, mamy 10% na M4-1S i chyba coś tam dalej jeszcze jest, więc zobaczmy oczywiście jak te skrzynki się zachowają, no i mamy tego pierwszego USP-a, 159 zł, śliczny oczywiście USP, chyba najładniejszy w grze, tak? No jak chyba powiem, że najładniejszy USP w grze, to chyba dużo osób mnie nie zje, chociaż kurczę, Orion też naprawdę fajny skin, szczególnie jak oczywiście naklejki ma oczywiście z Virtus Pro, tak? No bo jakie inne naklejki, stary, pasują do USP-a Orion? No, żadne, po prostu, tylko VP, stary. Takiego USP-a jeszcze byłbym w stanie przeboleć, ale zobaczmy tutaj teraz te skrzynki, 10% na M4A1S, jak tutaj widzę te M-ki, które tu są, no to widzę oczywiście jakiegoś Masterpiece'a tutaj, widzę też jakieś, tam chyba Knight jest? Co ty gadasz? Ej, to tutaj mocne te M-ki są, ale no niestety, żadnej dla nas, teraz skrzynia Bandury, 53 zł, mój przeciwnik, no, powiem tak, czy ten USP da mi wygraną, nie jestem pewien w tym momencie, tym bardziej, że tutaj, no, dobra, no na szczęście wygrałem, bitwa się zwróciła, ale żeby było ciekawiej, idziemy z tymi skinami na kontrakty, oczywiście wrzucamy tutaj wszystko co najdroższe, 547 zł, no i zobaczmy, co nam tutaj się wlosuje, no jest to, no, dwie dyszki na minus, ale emeczka jak najbardziej tutaj w porządku. Weźmy sobie teraz, otwórzmy jakąś skrzynkę taką pojedynczą, najlepiej procentóweczkę, 10% Glock, 7,60, 5 takich skrzynek, 38 zł, no do trafienia ten Glock Fate tutaj jest, więc szansa na niego jak najbardziej jest, no ale jest to szansa bardzo mała, ale no, no jest to do zrobienia, tak, ale nie wiem jakie farty trzeba by było mieć, żeby ze skrzyni, za ile, przypomnijcie mi proszę, 7,60, trafić Glocka za 10 koła, tak mi się wydaje, tyle chyba teraz kosztuje. Ostatnio jakiś czas temu mi poleciał, ale nie chcę chyba tego pamiętać, bo poleciał mojemu przeciwnikowi. Zobaczmy tą skrzynkę 10% M4, bo bardzo mi ona... A nie, czekaj, tam to była M4-1S. Dobra, to jednak zjebałem trochę. Ale dobra, no jak już tu jestem, no to te M-ki też sobie otworzę. Zobaczymy oczywiście z czym to się, 200 zł tutaj dostaliśmy z tego otwarcia. Zobaczmy sobie, zakręćmy jeszcze jeden raz, no i tutaj niestety będzie totalnie pusto, nic tutaj niestety nie ma, co by mnie zaciekawiło, dlatego zjeżdżam oczywiście na dół i patrzę te skrzynki, 10% również AK-47, 10% knife, może byśmy, no była simówkę może, no dobra, zakręćmy 5 takich skrzynek, 238 zł, zobaczmy, liczymy oczywiście na jedną AWP chociaż, no i ta jedna AWP będzie, więc fantastycznie, to jest z 500 367 ty. No powiem tak, myślałem, że taka awka Asimov 500 co najmniej, no ale no to oczywiście zależy od stanu. Tutaj niestety pusto, jak możemy zobaczyć, no na tą AWP niestety nie zasłużyliśmy tym razem, a zobaczymy dalej, czy za trzecim razem tutaj, no niestety nie, no póki co jedna AWP trafiona na 3 chyba zakręcenia tej skrzynki, no mamy kolejną, więc spoko, ale czy ona mi wynagradza tak naprawdę to, co straciliśmy na tej skrzyni? No szczerze nie wiem, ale zjeżdżam oczywiście na dół i ja bym może zakręcił już skrzyniczką Wora może, tak kurczę, zazwyczaj te skrzynki nie otwieram, dlatego tak zaciekawiła mnie, co ona ma tutaj w środku takiego fajnego, no bo kosztuje ona sporo, no jest karambit fake, mamy glovesy,
No ładnie, znaczy co? Z 20 zł na plus, dobra, idziemy z tej skrzynki, bo no coś czuję, że tutaj chyba by się nie skończyło na jednym otwarciu, jakbym w miarę szybko, że tak powiem, tego szaleństwa nie przerwał. Mamy tutaj tą skrzynkę właśnie 10% na M4-1S, 112 zł kosztuje. No i tak jak mówię, bardzo dużo tutaj ładnych i no przede wszystkim drogich emek, tak? Dostajemy decimatora. No jak ktoś, że tak powiem, poszukuje sobie jakiegoś skina do emki i chciałby zaryzykować, no to wydaje mi się, że takie skrzynki właśnie są odpowiednie dla ciebie, gościu. No jakbym ja szukał jakiejś emki i chciałbym sobie zaryzykować, właśnie zakręcić skrzynką, otworzyć taką skrzynkę 10%, dajmy na to, no to bym sobie szykował budżet i właśnie w tą skrzynkę uderzył, nie? I też, no analogicznie, jeśli chodzi o jakiegoś kałacha i tak dalej, nie? To jest, wydaje mi się, spoko metoda. Albo można też sobie samemu zrobić skrzynkę ze skinami, oczywiście, jakie nam odpowiadają. Ale no właśnie, 1700 zł. Ej, dawno na kontrolu nie byłem, dlatego no, chyba czas tu wrócić, co? Tak mi się wydaje. 500 zł, bierzemy dwa noże, tutaj oczywiście dwa syfy, ustawiamy moje ukochane 33%, 381 zł wrzucamy i okej, okay, dobra, dało w końcu, więc nie można tego tak szybko teraz roztrwonić. Idziemy na kontrakty, oczywiście rzucamy skiny wszystkie nasze najdroższe, 1000 zł podpisujemy i zobaczmy, możemy nawet prawie 3 dostać. No ale właśnie, tutaj niestety będzie minus, jest to 900 zł i mamy 2200. No mi się wydaje, że tu trzeba jedną taką właśnie grubszą bitwę przycisnąć, żeby wiesz, nie stać w miejscu, bo ja miałem wrażenie, że otwierając te skrzynki, tak naprawdę stałem w miejscu i że mój budżet ani specjalnie nie szedł ani do góry, ani w dół, więc zobaczmy, jak będzie właśnie na tej bitwie. Póki co skrzynki bilioner dla nas dosłownie bezbłędne, ale zobaczmy teraz. Jezus Maria, jak tu sypie. 690, 820. Jeszcze inna ta skrzynia Joyful. Jest kosa dla nas, starczy. Ten Glock coś kosztuje, no nie kosztuje nic. Powiem tak, no bitwa perfekcyjna. W końcu skrzynka bilioner pokazała, na co mi ją stać. Powiem tak, no takiej serii z tej skrzynki, żeby oddała mi w każdym możliwym otwarciu, no to kurczę, nie pamiętam czy miałem, a jak miałem to bardzo dawno, więc udało nam się wygrać ponad 4 koła, 4,5 koła prawie i myślę, że możemy pójść na kontrakty, no i spróbować coś z tego ugotować, tak? Rzucamy oczywiście te nasze itemy najdroższe, no tak naprawdę te Galilei, te uspy nas tutaj nie interesują, bo główne skrzypce oczywiście grają te skiny z tej bitwy. 4500 zł, podpisujemy ten kontrakt i liczymy na te 11, które możemy dostać, ale my wychodzimy 1000 na minus, no co tu się dzieje? To ja naprawdę nie mam pytań. No tak te kontrakty mi zabierają od momentu, jak trafiłem te dwa White Lotusy, że to jest naprawdę niesamowite. Dwa dni z rzędu trafiłem White Lotusy za 23 koła na tych kontraktach i potem, no już dosłownie nic, cały czas potem wychodzę na minus. To jest coś naprawdę niebywałego. No dobra, 3,5 koła. Myślę, że trzeba ten odcinek zakończyć z gracją przede wszystkim, tak? Skrzynia Eagle, 3 koła, no jest to bardzo droga skrzynka, chyba nie muszę o tym mówić. Dorzucamy tą skrzynkę, co nam fajnie też również dała na tej poprzedniej bitwie, ale weźmiemy, zrobimy tą bitwę na 3 osoby. Wrzucimy, czy... Aha, no to sobie zrobiłem bitwę na 3 osoby. No jeżeli wygramy tą bitwę, to może być nawet bitwa na 2 osoby, tak? Zobaczmy, skrzynia za 3 koła. Powiem tak szczerze, nie mam pojęcia, co tu może być droższe, ale już niestety widzę. No myślałem, że ta MK, nawet w tym stanie Battlescare, 2 koła kosztuje, no ale no niestety, no troszkę tutaj przestrzeliłem się sceną, więc dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, siema!